gdybyś mógł stanąć na Merkurym, w pewnym momencie dnia zaobserwowałbyś niesamowite zjawisko. Otóż Słońce zatrzymuje się nagle na niebie i rusza w przeciwnym kierunku, aby zaraz znowu zatrzymać się i zawrócić. Naprawdę. Przygotowałem prosty model układu planetarnego. Trochę bijący w oczy prostotą, gdyż Słońcem jest lampka solna, a planetą plastelinowa kulka, ale mniejsza z tym. A oto nasz zielony obserwator. Zielona linia to horyzont dla naszego ludka. Słońce znajduje się na linii horyzontu. Mamy wschód. Planeta obraca się i jednocześnie wędruje po orbicie. Teraz Słońce znajduje się ponad linią horyzontu, a więc wschodzi ono na merkuriańskim niebie. Planeta kontynuuje wędrówkę i tak nadchodzi południe. I zachód. Na razie wszystko jest normalnie. Słońce wschodzi i zachodzi jak na Ziemi czy innej planecie. Przejdźmy dalej. Planeta znajduje się teraz bliżej Słońca. Merkury porusza się po eliptycznej, a nie kołowej orbicie. Więc im planeta bliżej Słońca, tym porusza się szybciej. Załóżmy, że znowu jest wschód. Tak jak powiedziałem, planeta porusza się teraz szybciej, więc dla podobnego jak wcześniej obrotu przesunę ją dalej. Planeta ustawiła się znowu tą samą stroną do Słońca. Dalej panuje wschód. Planeta mija Słońce, ale jednocześnie z taką samą szybkością obraca się w jego kierunku, w związku z czym jest wciąż zwrócona do niego tą samą stroną. Tak więc dla obserwatora Słońce zdaje się nie poruszać na niebie. Dziwne? No, nie do końca, gdyż podobnie mamy z naszym ziemskim Księżycem. Z tą różnicą, że on cały czas tak ma. Obraca się wokół własnej osi tak szybko, jak szybko okrąża Ziemię. Dlatego zawsze widzimy tylko jego jedną stronę. Ale Merkury jeszcze przyspiesza. Teraz planeta osiąga maksymalną prędkość. Znowu obracam ją o podobny kąt. Jednak w związku z tą dużą prędkością przesuwam ją jeszcze dalej. Planeta nie zdążyła obrócić się do Słońca. Gwiazda znalazła się poniżej horyzontu. Dla obserwatora Słońce lekko zaszło. Jednak planeta już zwalnia, więc za chwilę Słońce znowu zatrzyma się na niebie i zacznie wschodzić. To niesamowite zjawisko nie zachodziłoby, gdyby nie eliptyczna orbita i gdyby nie jeszcze jeden ciekawy fakt. Czas obrotu Merkurego wokół jego własnej osi to aż 58 ziemskich dni, a rok na Merkurym trwa 88 dni. Tak więc zanim Merkury wykona pełen obrót wokół własnej osi, mija już 2/3 tamtejszego roku. Gdyby Merkury obracał się szybciej, na przykład tak jak Ziemia, 365 razy na rok, to ten jego ruch wokół Słońca praktycznie nic by nie zmieniał. I podobnie, gdyby nie eliptyczna orbita Merkurego, to poruszałby on się ciągle w stałej odległości od naszej gwiazdy, a więc i ze stałą prędkością. Wtedy Słońce, tak jak na innych planetach, nie zmieniałoby prędkości na niebie i normalnie wschodziłoby i zachodziło. No chyba, że czas obrotu planety wokół własnej osi byłby taki sam, jak czas obiegu wokół Słońca. Wtedy, tak jak Księżyc zwrócony jest ciągle do Ziemi, tak Merkury byłby zawsze zwrócony jedną stroną do Słońca. Na jednej stronie panowałoby wieczne piekło, a na drugiej nieustający mróz.